Państwo, szanowni Państwo, za chwilę nastąpi otwarcie pierwszego etapu ukończonego przebudowy ulicy Podleśnej. Ja bardzo serdecznie witam naszego gościa, pana wojewodę lubelskiego Krzysztofa Komorskiego. Witam pana prezydenta Michała Litwiniuka. Zastępcę prezydenta miasta Biała Podlaska, panią Justynę Gorczycę. Radnego sejmiku i pełnomocnika wojewody lubelskiego do spraw infrastruktury, pana Wojciecha Sosnowskiego. Witam dyrektora delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, pana Macieja Buczyńskiego. Witam panów prezesów Eugeniusza Izdebskiego i Wiesława Harasimiuka, którzy nam tę drogę zbudowali. Witam serdecznie pana Michała Romanowskiego, naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta. Panią naczelnik Wydziału Dróg Renatę Tychmanowicz wraz z zespołem, panią inżynier Iwoną Kryciuk i panem Pawłem Kołodziejskim. Witam pana Waldemara Jakubaszka i jego zespół, który nadzorował tę inwestycję. Serdecznie witam prezesów naszych spółek tu obecnych, pana Krzysztofa Trochimiuka, prezesa spółki MZK, panią Beatę Jasińską wraz z panem dyrektorem Józefem Bańkowskim. Witam prezesa spółki ZGL Wojciecha Hilewicza i pana prezesa Konrada Apaltowskiego. Wspaniałą delegację naszej Rady Miasta. Witam państwa radnych, panią Krystynę Beń, panią Katarzynę Pietraszkiewicz, panią Krystynę Nowicką. Witam księdza dziekana Andrzeja Biernata, który nam inwestycje pobłogosławi. Serdecznie witam przybyłe media i nie zwlekając przekazuję głos panu prezydentowi. Szanowny panie wojewodo, wszyscy dostojni zgromadzeni. Spełniamy marzenia i dotrzymujemy obietnic. Marzenia, bo jako mieszkańcy naszego miasta i jako jego samorządowcy marzymy o zrównoważonym rozwoju Białej Podlaskiej i mamy ogromną satysfakcję za każdym razem, gdy czynem te marzenia wprowadzamy w życie. Spełniamy obietnice, dlatego że kilka lat temu obiecaliśmy mieszkańcom Białej Podlaskiej, a w szczególności osiedla za torami położonego wzdłuż ulicy Podleśnej, że w związku z tym, iż przyjęła na siebie ciężar organizacji ruchu na czas budowy wiaduktu i tunelu pod torami kolejowymi, uległa istotnej degradacji. Jako prezydent osobiście, rozmawiając z mieszkańcami wówczas, podejmowałem to zobowiązanie, że jej odbudowa, przebudowa, unowocześnienie będzie jednym z naszych priorytetów. I dziś ten dzień wspaniałej satysfakcji samorządowej następuje, gdy w tak szacownym gronie wśród przyjaciół uroczyście otwieramy pierwszy z dwóch wykonanych przez nas etapów przebudowy tej ulicy pomiędzy skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 812 a ulicą Kruczą. To ponad 600 metrów wykonanej w nowoczesnej i kompleksowej technologii drogi z chodnikiem oraz drogą rowerową, a także pasem zieleni z przebudową istniejących w drodze sieci, niektórych wykonanych zupełnie od nowa, także z postawieniem energooszczędnego LED-owego oświetlenia. Całość nakładów poniesionych przez budżet miasta to 6 milionów 659 tysięcy złotych, przy czym 1 700 tysięcy złotych to dofinansowanie, które uzyskaliśmy z rezerwy ogólnej subwencji Ministerstwa Infrastruktury. Bardzo dziękuję wszystkim moim współpracownikom z Urzędu Miasta oraz wykonawcom, a także inspektorom nadzoru za bardzo dobrą współpracę podczas tej inwestycji, także przedstawicielom naszych miejskich spółek, które miały udział w prowadzonych pracach, oraz panu wojewodzie i jego współpracownikom jako reprezentantom administracji rządowej, dzięki współpracy, z której dofinansowanie uzyskaliśmy. Ale to nie jedyny powód, który dziś przynosi nam ogromną satysfakcję, bo nieprzypadkowo udało nam się zaprosić dzisiaj pana wojewodę i
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pańską tutaj obecność, bo to właśnie dzięki wsparciu pana wojewody, podpisanej niedawno przez nas umowie na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będziemy przystępowali do ogłoszenia przetargu na budowę drugiego odcinka ulicy Podleśnej od skrzyżowania z ulicą Kruczą do skrzyżowania z ulicą Łomaską, a w umowie zawartej przeze mnie z panem wojewodą mamy zagwarantowane dofinansowanie w kwocie 5 600 000 zł, co stanowi 60% planowanych kosztów inwestycji. Jeszcze raz pięknie wszystkim dziękuję. Dziękuję panu wojewodzie. Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za te ciepłe słowa. Natomiast też muszę państwu powiedzieć, że też nie jestem odpowiednim adresatem, dlatego że faktycznie trzeba sobie powiedzieć dużo szczerze i dużo dobrego na temat Rządowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych, dlatego że to, mówiąc górnolotnie, to są te pieniądze na takie inwestycje blisko mieszkańców, o których potrzebie wiedzę mają właśnie samorządowcy, dobrzy gospodarze, tacy jak prezydent Litwiniuk. I to ma być infrastruktura, która zwiększa wartość inwestycyjną, która zagęszcza sieć dróg lokalnych, która zwiększa państwa dostępność do usług publicznych i służy obywatelom. Natomiast mówiąc tak zwyczajnie i po ludzku, to są to właśnie inwestycje, tak jak tutaj widzimy, stoimy właśnie najbliżej mieszkańców. Drogi, chodniki, oświetlenie, ścieżki rowerowe, czyli tak naprawdę to, co generuje w tej infrastrukturze nam jakość życia naszego takiego najbliższego otoczenia. Gratuluję tej podpisanej umowy, choć tak jak powiedziałem, niezależnie czy to Komorski, czy ktokolwiek inny jest wojewodą, nikt wam nie robi żadnej łaski. Wasze miasto zwyczajnie na to dofinansowanie zasłużyło dobrze przygotowaną aplikacją, dokumentami i sprawnie przeprowadzoną inwestycją przez bardzo kompetentnych, podległych prezydentowi urzędników. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Mam nadzieję, właściwie to jestem przekonany, że to nie pierwsza i nie ostatnia inwestycja, którą wspólnie będziemy realizować. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, w listopadzie ubiegłego roku podpisaliśmy umowę na pierwszy etap, tak zwany pierwszy etap przebudowy ulicy Podleśnej. W zasadzie pan prezydent powiedział najważniejsze, istotne rzeczy. Długość tego odcinka to jest około 620 metrów, wartość blisko 7 milionów, oczywiście brutto, żeby nie było. Przebudowana została cała infrastruktura, poszczególne elementy poszczególnych branż, niektóre w 100%. Mieliśmy na to 10 miesięcy, wykonaliśmy praktycznie do miesiąca czerwca. Odlekaliśmy tylko z odbiorem, ponieważ no, były jakieś tam prace porządkowe, które trzeba było wykonać, a pogoda była niestety niesprzyjająca. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za zaufanie, że powierzył nam taki kontrakt. Myślę, że przystąpimy na pewno do drugiego etapu, a los pokaże, czy uda nam się pozyskać ten kontrakt, czy nie. Dziękuję bardzo.